Witam w kolejnym odcinku cyklu Prawdziwe Historie w studiu Radia Gatowice. Gość, czyś przedstawisz się sama? Yy, witajcie, widzowie. Mam na imię Malwina. Jestem trzeźwa od 13 lat. W wieku 21 lat trafiłam na pierwszy odwyk, i jak na razie na ostatni. No to super, gratuluję za pierwszym podejściem. Tak. No to jak miałeś 21 lat, trafiłeś na odwyk, to w jakim wieku ty się uzależniłeś, ile miałaś lat, jak zaczęłaś? To swoje używkowe życie, kojarzysz? Tak, około 15-16. To też nie było jakoś tak bardzo, bardzo szybko, skrajnie. Tylko szybko się rozwijało. Od razu tak jakby było rozwinięte. No to opowiadaj, jak to było? Yy. Pamiętam takie moje pierwsze wspomnienie, już po tych wielu latach i po terapiach, po, po wglądzie w siebie. Mam takie wspomnienie z dzieciństwa, że... Jestem w przedszkolu i pani mi każe śpiewać piosenkę Wydełko Fa. I jako tam ta pani dziewczynka, a mój kolega miał tą inną rolę. I, I to było takie uczucie, które mi towarzyszyło później przez resztę życia, że muszę zrobić coś, czego nie chcę, i nawet nie mogę o tym powiedzieć. I, i, i myślę, że mimo tego, że były różne sytuacje w moim życiu, różne ciężkie chwile czy problemy rodzinne. Jestem ze Śląska górnicza rodzina. Kiedyś ten alkohol był powszechny, w całym bloku mieszkali górnicy, i wszyscy prawie górnicy pili alkohol. Mhm. No i byłam ja wyglądałam inaczej niż inni. Ciągle, ciągle mnie milono z chłopcem, na przykład, albo mówili mi, że, że, że powinnam być chłopcem, albo że powinnam się tak nie ruszać. Albo że ubierać spódnicę, ubierać sukienki, inaczej się zachowywać, być grzeczna. Cały czas coś było nie tak z tobą. Ciągle. Aha. I ja nawet nie miałam takiej chwili w swoim życiu, że potrafiłam spełnić jakiekolwiek oczekiwania. W każdym społeczeństwie takiej społeczności, w jakiej brałam udział, czy wchodziłam na podwórko, to byli koledzy i ciągle musiałam tam walczyć. Też nigdy nie mogłam być sobą. Chodziłam, nie wiem, na dzieci Maryi, to ciągle się czułam grześnikiem, bo już jakie ja małe dziecko na przykład się masturbowałam i ciągle coś było ze mną nie tak i ciągle to czułam, nie miałam z kim porozmawiać, bałam się rozmawiać. Y A jakie miałeś relacje z rodzicami na przykład? No, takie jak każdy. Myślę, że dzisiaj jest tak większy, większy, uh -huh. większą uwagę się patrzy na to. Kiedyś się nie myślało o tym, czy ma się relacje z rodzicami, czy się nie ma relacji z rodzicami. Moja mama bardzo się starała, pracowała. Mój tata był górnikiem, praktycznie go nie było w domu. Yy, yy, A masz rodzeństwo? Dwie siostry mam. Uh -huh. To A taka bliska mi była możliwość. Moja starsza siostra kiedyś, ona, ona też do, dostrzegała jakieś tam moje problemy i starała się ze mną rozmawiać, właśnie o tym na przykład, czy, czy może nie jestem lesbijką, a, a ja wszystko wypierałam, nie? Już od samego początku. Wiedziałam, że coś jest ze mną nie tak, ale też wiedziałam, że się nie mogę przyznać i, i byłam bardzo skryta i później po prostu uciekłam w ten alkohol. Mimo tego, że właśnie starałam się w ogóle nie pić, nie? Na samym początku, bo ja wiedziałam, że alkohol jest zły. Ja wiedziałam, że alkohol jest zły, i starałam się na samym początku nie pić, ale jak już się napiłam, to odkryłam Amerykę. No właśnie, i co odkryłaś, jak się napiłaś? Co poczułaś? Co ci to dało? Że w takim złudnym pojęciu, że mogę być sobą, nie? Że, że jestem fajna, że się nie boję, że inni mnie lubią, klepią mnie po plecach. Normalnie to było dla mnie wyzwolenie. Mhm, I jeszcze moc. pamiętam, że wypiłam małą dawkę tej wódki wtedy. I już wtedy poczułam, że to jest za mało, że mogłabym więcej, że chcę więcej, nie? Mm -hmm. I rozumiem, że to był jaki etap twojego życia, jak rozkręcało się to picie? Szkoła? Do zawodówki wtedy szłam, mm -hmm, tak. Mm -hmm. I to rzutowało już jak w jakiś sposób na twojej szkole, czy nie? Czy to jeszcze nie miało wtedy wpływu na, na twoją naukę i na szkołę? Kiedy to zaczęło mieć taki realny wpływ negatywny na twoje życie, to picie? Wiesz co, no do zawodówki szli zawsze najgorsi uczniowie, nie? No... Y i no ja miałam ciągle problemy. Ja już tam w, tam w podstawówce już wysyłali mnie do psychologów, że, że jestem niegrzeczna. Robili mi różne badania, badania mózgu. Pamiętam też, że brałam już, już, już psychotropy. I, I tak mi było ciężko mhm. w życiu jakby, nie? Mhm. Na, na, na tamten czas. A, a w zawodówce ja nawet byłam troszkę lepsza niż inna patologia, nie? Wtedy. I Alkohol no mega mi pomagał w tym towarzystwie, żeby nawiązywać kontakty, żeby spędzać jakoś czas, żeby uciekać od, od, od domu, od rodziców, od awantur jakichś, od niezrozumienia, braku akceptacji. Żeby nie czuć. Żeby nie czuć, żeby nie daj Boże, być, żeby nie daj Boże zobaczyć prawdę o sobie. Nie? Takie problemy, jakieś takie negatywne, one były od razu, bo ja od razu ten. Od razu miałam urwane filmy, bardzo szybko. moje mamie czy mojemu tacie się nie podobało to, że ja piję alkohol, uh -huh. a ja przychodziłam upi, upita, upita do domu, pijana po prostu, nie? Przychodziłam. To już miałam jakieś tam tam konsekwencje, bo, bo miałam awantury, bo miałam problemy w domu. Do szkoły nie chodziłam pod wpływem alkoholu za bardzo. Na praktyki jestem cukiernikiem z wykształcenia, na praktyki zaczęłam przychodzić na kaco, uh -huh. bo praktyki były w soboty. <laughs> to... To było super też, bo mówili, że na kaca najlepsza jest praca. Aha. I to tak naprawdę nie przeszkadzało nie, tylko pomagało, bo, bo, bo była taka chęć i siła do tej pracy, żeby ten kac przeszedł. Nie? Pamiętam, przychodziliśmy na praktykę to pierwsze co, to robiłam sobie kawę taką czarną, mocne, mocną i cytrynę wciskaliśmy, bo to było na kaca, a później po prostu pracowałam. I, mhm. i znowu by była sobota, i znowu była nagroda, i znowu mogłam iść napić na, na się nie? do ukochanego baru, do ukochanych ludzi. I znowu pić wódkę. Mhm. Przede wszystkim. No i co się takiego wydarzyło, że ty w końcu wylądowałeś na odwyku? No to szybko poszło, nie? To te, te moje picie było bardzo destrukcyjne. W sensie nikt na zewnątrz nie wiedział, co ja przeżywam. I kim jestem tak naprawdę. Ja ciągle byłam w sobie. Ja na zewnątrz byłam do super towarzyska. I, I jak ja ogłosiłam, że idę na odwyk, to wszyscy takie zrobili dziwne oczy. Nieźle się kamuflowałaś. Wszyscy byliśmy młodzi i wszyscy piliśmy. Tak, okay. Ale nie każdemu to przeszkadzało. Nie dla każdego to był problem i nie każdy y, przychodził pijany do domu. Mm -hmm. Tylko, tylko ja, ja. Na tamten, na tamten czas. I, no i byłam jakaś tam zauroczona, miałam jakąś tam pierwszą miłość i wszystko takie było ukryte. I... A ty już wtedy byłaś świadoma swojej orientacji? Wtedy nie było internetu, wiesz, ja mm -hmm. ani nie miałam z kim ja wiedziałam, że jestem inna. Mm -hmm. Że jestem... Mnie nigdy mężczyźni nie pociągali, i do dzisiaj mnie nie pociągają na szczęście. Mhm. <laughs> ale, ale było mi ciężko wtedy, bo nie miałam z kim porozmawiać. Nigdy nie znałam innych lesbijek. Mhm. Coś tam moja siostra próbowała ze mną rozmawiać. Ktoś tam kiedyś mi powiedział, że się widział mnie, że jak się cały z dziewczyną, to we mnie wchodziła normalnie agresja. nie? Myślałam, że takich ludzi po prostu pozabijam bez, bez mrugnięcia okiem, którzy tak na mnie mówią. Bo kiedyś to było złe, po prostu. Dzisiaj też jest y, dla ludzi, niektórych to jest niedopuszczalne i, i wywołuje różne emocje, ale wtedy to wtedy tak właśnie reagowałam i też radziłam sobie ze wszystkim, nie? Alkohol i przemoc. Mhm. Bo to, to znam tylko dwa, dwa sposoby, tak naprawdę, na, na, na życie, nie? Y, I no i miałam jakoś te, takie złamane serce, i sobie tak pomyślałam w duchu, że a napiję się dwa razy, to mi przejdzie, nie? I się napiłam jeden raz, i później miałam miesiąc abstynencji sobie zrobiłam, no bo znowu narozrabiałam, i wewnętrznie nie chciałam taka być. Ale mm -hmm. inaczej nie potrafiłam. Ja nie wiedziałam, co mi jest. Nie? Ja całe życie mam takie w swoim życiu, że ja szukałam pomocy. Tylko nie potrafiłam często po prostu korzy korzystać z tej pomocy. Chodziłam do psychologa, zapisałam się na jakieś DDA w wieku gimnazjum na przykład, a jeszcze nie było internetu, ale ciągle szukałam. I ciągle gdzieś dostawałam jakąś tam połowiczną yy, pomoc, ale jako mhm. dziecko w ogóle nie potrafiłam tego wprowadzić w swoje, w swoje życie. Nie? nie miałam takiej po prostu świadomości. Mhm. Co jakbym mogła to wykorzystać. Nie wiem, na przykład pani pedagog w tak. podstawówce mówiła mi, żebym medytowała na przykład, nie? Jak ja nie umiałam Hej. usiedzieć jednej sekundy, jednej sekundy na, na krześle, wiesz. Jak mnie badali ci specjaliści, to powiedzieli mi, żeby Malwina nigdy w życiu się nie nagrywała na kamerę, bo się załamie psychicznie, nie? A tu Malwina teraz robi takie filmy. A ja, a ja dzisiaj występuję w telewizji, tak, nie? Po, no dokładnie. Po, po tym czasie. Melvina, no i ten I, moment, jesteśmy w tym momencie, tak. narozrabiałaś. Co to znaczy w ogóle, że narozrabiałaś? To pamiętań? znaczy, że znowu poszłam pić, nie? Ja pamiętam mm -hmm. ten, ten dzień, że ja myłam naczynia, to była najgorsza funkcja zawsze w moim domu. I myłam naczynia i, i mówiłam mojej mamie, ja w to mocno wierzyłam wtedy, nie? Że idę z koleżanką, się umówiłam na piwo i mówiłam, że wrócę do domu ostatnim. Mm -hmm. I ja głęboko w to wierzyłam. Ja nie chciałam okłamać mojej mamy, nie chciałam okłamać siebie. Jak głęboko w to wierzyłam, że ja wrócę do tego domu, nie? I wie, że ja przyszłam do baru, już miałam lepszy nastrój, wypiłam jedno piwo i później już wziąłam setkę wódki, i poszło. I już znowu urwany film, bijatyka, bójka, tu miałam rozwaloną znać głowę, policja była, wiesz, że ja pamiętam wszystko jak przez mgłę tak naprawdę, mhm. nie jakieś tam urywki. I, I obudziłam się w domu znowu. I strasznie cierpiałam. Ja bardzo cierpiałam emocjonalnie. Moja mama wchodziła mi do pokoju, mówiła: ty Jesteś taka jak ojciec, ty się nigdy nie nauczysz. I ja strasznie cierpiałam. Ja nie potrafiłam ja nie potrafiłam nawet powiedzieć innym, że ja tego nie chcę nawet, mhm. nie? że ja inaczej nie potrafię, że ja się staram i zawsze wychodzi tak, jak, tak jak wychodzi. I wtedy w głębi duszy jakby tak poczułam, że albo, albo się zapiję albo, no nie wiem, nie wiedziałam jak żyć kompletnie nie miałam pojęcia yy, kto mi może pomóc i po prostu wstałam i mówię jadę do mojej starszej siostry i, i tak, jak, tak jak spałam, bo przecież się nie rozbierałam to po prostu pojechałam do tej mojej siostry na stopa z Pawowic do Jaszczębia miałam takie ostatnie chwile ostatnie siły w ogóle i miałam też myśli że a, idź do koleżanki koleżanki mnie zawsze poklepały po plecach i mówiły, a Malwina jakoś to będzie nie? I, I udało mi się dojść do tej mojej siostry, i u tej mojej siostry już zapukałam do niej, już na kolana ją poprosiłam, mówię, że ja już mówię, że ja nie chcę także, że nie potrafię, nie? żeby mi pomogła. I wiedziałam, że to jest jedyna osoba, która, która może mi pomóc. Nie? Mm -hmm. Ona też wtedy była w ciąży i mówi: Boże, mówię wchodź, to wejdzie do domu. Nie? Mówię, że ci. Że pomogę ci. I, I mówi, bo zaraz urodzę. Ten i to było takie dla nas ciężko, no, trudne emocjonalnie. Tym bardziej, że u mnie w domu też się nigdy nie rozwiązywało problemów I, i to nie było normalne. Czy tam proszenie o pomoc, czy nawet pomaganie, bo nawet jak ktoś prosił o pomoc, tej pomocy nie było nigdy żadnej, żadnej zmiany. I, I to było 8 maja 2011 roku. I, i od tamtego dnia już nie piję alkoholu. I nie zażywam żadnych środków, które zmieniam świadomość. Moja siostra przyjaźniła się z taką dziewczyną, która miała ojca, alkoholika, który już nie pił 25 lat. No i on mi załatwił rozmowę na, z panią terapeutką na odwyku. I kilka później mój szwagier mnie tam zawiózł. Poszłam do tej pani. I wiesz, i to, to jest to wiesz, za plecami mojej mamy, nie? Wszystko za plecami. Nie wiedziała. Tak. I... A dlaczego właściwie nie mogła wiedzieć? Ja nie, bo my nie rozmawialiśmy o problemach, to wiesz, to zawsze był temat tabu. I, i... No ale przecież nie, nie pasowało jej to, że wracasz do domu pijana, że tak jak ojciec, tak? No więc dlaczego nie mogła wiedzieć o tym, że ty chcesz pomocy, że ty coś, robić, ro, coś robisz w tym kierunku, żeby, żeby właśnie z tym skończyć? Tak, yy, Bałam się po prostu, mhm, nie? I tu całe życie się bałam, cokolwiek powiedzieć, nie? Bo zawsze było źle. Mhm. Nieważne, jakbym zrobiła, wstyd. 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 Eee, no i wiesz, ja byłam u tej pani psycholog, terapeutki, i ona mi tylko powiedziała: powiedz, opowiedz, mówi, jak pijesz. No i to, tam rozmowa trwa 15 minut. Ja jej powiedziałam, i ona mówi do mnie tak, słuchaj, mówi: jak tak dalej pójdzie, to dwa lata jeszcze pożyjesz i umrzesz, nie? I mówię, możesz iść na odwyk tutaj i widzisz, popatrz się. I ona mi powiedziała tą perspektywę. Ja mówię do niej tak, a co ja powiem mamie. i to było moje pierwsze pytanie i zastanowienie, nie czy ja będę żyć, czy mi się będzie dobrze, tylko powiedziałam, a co ja powiem mojej mamie? Bo ja zawsze chciałam spełnić, chciałam, żeby mnie kochali, dużo łobuzowałam, to ciągle była przerąbana miała I, i ona im powiedziała, mówi, wiesz co, mówi, powiesz jej, że właśnie to, co ty powiedziałaś, że przechodzę pijana do domu, nie? Że, że nie wiem, jak żyć I, i wróciłam do tego domu i to powiedziałam, nie? że ja idę na odwyk, ona trzy dni płakała, płakała, bo też nie umiała sobie z tym poradzić. Na pewno, ale za te trzy dni to już mi dressy kupowała na, 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 ten, na ten odwyk. <laughs> uh -huh. I, I minęły dwa, dwa tygodnie, zanim, zanim poszłam na ten odwyk. Wiesz, ja nie miałam, że ja nikogo nie znam, kto nie pije. Zacznijmy uh -huh. od tego wtedy, a tym bardziej młodzi ludzie. E, wszędzie była alkohol. Ja przed kopalniami jeszcze wtedy, no to było tyle barów otwartych. Z ja, dzieciństwa chodziliśmy z ojcem do lasu, do baru, siedzieliśmy tam. To było, to było normalne, że się spędzało czas albo w barze, albo się piło, albo na imprezach rodzinnych. To było po prostu wtedy normalne. I, i uciekła mi myśl, mhm. ale wrócę do niej. że dwa tygodnie, o, moja mama. Domu. Że dwa tygodnie mhm. miałam nie pić. I wiesz, wymyśliliśmy historię, nie? że lecę do Anglii do pracy. Nie? Mhm. Bo to jednak No bo wstyd. co powiedzą inni? Tak? tak, bo to jest jednak wstyd. Nie? Mhm. No i że lecę do pracy do Anglii na 6 tygodni i że jak wrócę, to nie będę pić, nie? Tak wtedy nie było tak internetu. Ja myślałam, mhm. że jak pójdę, bo kiedyś jak chodziłam do tego psychologa, to mnie podpinali. Robili mi badania mózgu. Ja myślałam, że będą mnie podpinać, pod coś, będą mnie, wiesz, badać. Nie miałam pojęcia, jak wygląda wygląda odwyk. No i. Yy... Te dwa tygodnie jakoś przetrwałam, pojechałam do babci, mówię, babcia, mówię, lecę do Anglii do pracy. To babcia, babcia też nie mogła wiedzieć. Nie, babcia się cieszy, wyciągła ser, mówi, zawieź Polakom polski ser. No, cyrk. No, no, straszne, ale to jest dzisiaj takie śmieszne dla mnie, nie? Ale my wtedy w to wszystko wierzyliśmy, nie? I ja dziś, do dzisiaj widzę, wiesz, dla mnie czy dla innych, jakie ważne jest, ee, że co powiedzą inni o nas, a co jest dla mnie dobre, nie, że, że to się dobrość w ogóle się nie liczy w dzisiejszych czasach, nie, czy prawda? Tylko to co powie, powiedzą inni ludzie inni. Ja Dzisiaj jestem sobą i ludzie się patrzą na mnie jak wariatna, jak na wariatkę, nie, ale, ale wolę już być tak, niż ciągle żyć, żyć w kłamstwie. I no i pojechałam do tej pracy, do, do tej <laughs> Wreszcie spakowałam się w walizkę, taką jedną, wzięłam sobie dwa wagony fajek, bo to było dla mnie najważniejsze, bo jeszcze paliłam. Szwagier mnie zawiózł, ona tam mówi, że nie wolno palić. Ja mówię, no to nie idę, bo jak ja mam dwa wagony, no cyrk, nie? Najważniejszy wiesz, uzależnienia, nie? I no i w końcu się tam zameldowałam, zostałam tam i to było dla mnie straszne. Ja miałam 21 lat i nic nie osiągnęłam, w życiu nic nie miałam i wylądowałam na odwyku, wśród starych ludzi. Były kobiety alkoholiczki. a ja nigdy nie wiedziałam, że kobieta może być alkoholiczką. Zawsze się mówiło u nas, nie wiem jak w innych, ale u nas zawsze się mówiło, że to górnik jest alkoholikiem. I były kobiety alkoholiczki, i byli chłopy. Ale ja w tych chłopach, no, kogo ja mogłam widzieć? No, nie widziałam siebie też, nie, nie, nie? Ciężko mi było się zidentyfikować, ale chodziłam sobie po tym odwyku i cwaniakowałam tak jak zawsze, nie? Ja zawsze miałam kolegów, biłam się i tak dalej. To chodziłam, mówiłam, kogo ja nie pobiłam, kogo ja nie okradłam, jakim ja jestem cwaniakiem. Znalazłam sobie szybko towarzystwo, nie? Chodziłam do terapeutów, mój terapeuta to mówił, dobra, mówi, jak ty nic nie chcesz robić ze sobą, to nie ma, nie ma sensu, nie? Nawet z tobą gadać. Wszyscy mi, mi klepali po plecach i mówili: Ty to masz fajnie, Malwina, bo cię na tych terapiach nie męczą, nie trzymają, nie musisz nic opowiadać. I, i, i z zewnątrz to wyglądało świetnie, ale wewnętrznie cierpiałam, nie? I dalej nie potrafiłam nawet poprosić o pomoc, czy powiedzieć, co czuję, bo robiłam te wszystkie prace, wiesz, przedstawialiśmy się tam, mhm. że jesteśmy alkoholikami, ale czy ja to czułam? Ja ciągle się czułam z jakimś tam, że jestem skrzywdzonym dzieckiem, nie? I, I był taki moment, yy, że, że przeczytałam taką, taką ulotkę, to było młodzi, w, a ze Stanów Zjednoczonych taka. i tam były doświadczenia młodych ludzi, którzy, którzy, którzy chyba to była ta ulotka mhm. i tam było takie zdanie napisane, alkohol dodał, mi nie... alkohol dodał mi skrzydeł, ale odebrał mi niebo i ja wtedy sobie uświadomiłam, że alkohol mi dał wszystko, czego pragnęłam, nie? Dał mi kumpli, dał mi akceptację, dał mi miłość. To, co chciałam i potrzebowałam przed tym pierwszym łykiem, który zrobiłam, nie? On mi wszystko dał. Ale później mi wszystko odebrał. Mhm. Zabrał mi wszystko. Zabrał mi duszę przede wszystkim. I, i wtedy poszłam do mojego terapeuta na następny dzień i mówię do niego tak. Ja mówię, nie wiem, nie wiem jak, ale wierzę, że mówię, inni ludzie mogą mi pomóc, nie? I, I po prostu wtedy jakby też pierwszy raz w życiu w ogóle wiara mi wróciła, nie? Jakieś tak w siebie, w życie, bo we mnie już nikt nie wierzył, ja też nie wierzyłam w siebie i wtedy uwierzyłam, że może te moje życie się zmienić. Nie to wiedziałam może być jak... inaczej, może być inaczej. Wiec ja mhm. miałam też taki problem wtedy, że że ja nie wiedziałam jak moje życie będzie wyglądać na trzeźwo. Mhm. Że ja nie miałam ani żadnego przykładu. Ja myślałam, że moje życie teraz będzie nudne. Moja koleżanka z mi powiedziała tak, młoda, pójdziesz na spotkania, mówi tam same dziadki, gadają piciorysy. Mówi, prędzej czy później pójdziesz pić. Mówi, ja już jestem trzynasty rok, raz, raz na odwyku. No i, no i to, 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 to wszystko wiesz we mnie było. I nie, z jednej strony nadzieja, z jednej wiara, z drugiej strony. No, nie wiedziałam, co będzie. I sobie miałam jednego kolegę w pracy, który pił raz piwo na, na, na miesiąc. Dla mnie był frajer. Ja go wyzywałam na co dzień. Nie? I sobie pomyślałam, że no, moje życie teraz będzie, że będę frajerem. Nigdy nie chciałam być frajerem, a zostanę frajerem. I na szczęście myślę, że nie jestem frajerem. Byłabyś wtedy <laughs> świetna. Myślę, że nikt nie jest frajerem teraz. <krym> Jakby nie, 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 nie obrażam tak ludzi mhm. już. A mam nadzieję, że nikt nie jest frajerem. Ale. No, ale nie wiedziałam, ale jakby wtedy sobie pomyślałam, że mi się uda, i ten terapeuta wtedy mi też dużo pomógł, nie? bo ja też mówiłam ciągle, że mi się chce, że ja bym to zrobił, wypisałam 50 rzeczy, które będę robić po, po tym odwyku, a on powiedział mi, yy, on mi to wszystko przedstawił tak, jakby na mój rozum, nie? bo ja nie potrafię, nie, nie rozumiem pewnych rzeczy. Do dzisiaj nie rozumiem, jak ktoś do mnie mówi jakąś definicją, albo takie długie zdania, albo jakieś filozoficzne, albo jakieś super mądre, nie? A on mi powiedział tak, mówi, popatrz się, mówi, Malwina, jakie jest chciejstwo, mówi, tam stoi krzesło i ja chcę, żeby tutaj stało. I mówi do mnie, co, mówi, stoi? Mówię, no nie, mówi, no bo trzeba wstać, iść, podnieść i przynieść te krzesło. Mówi, że to pracę trzeba w to włożyć. A ja mówię, aha, mówię, no dobra, nie? No i, i wtedy zrozumiałam, że, że będę robić pewne rzeczy, nie? Jakieś tam, że pójdę na, na, na grupę samopomocową, że pójdę mhm. na terapię, pójdę tak jak według tych wszystkich zaleceń, że będę, nie wiem, biegać, że będę robić dzienniczek uczuć. uczuć, że będę robić dzienniczek głodu, że jak wyjdę po tym odwyku, to nie wrócę do tych moich kolegów, nie wrócę na ławkę, tylko po prostu będę to robić. Mhm. I na szczęście mi się udało, ale to nie było też łatwe, wiesz, wyjść z tego odwyku. Już czekali moi koledzy, ja wr wr wróciłam z Anglii, przypominam. Chcieli cię powitać? <laughs> tak. I, i, I ja uciekałam na początku i na początku sobie myślę nie wiem, zamknę się w domu, będę siedzieć. No straszny miałam lęk i, i obawy, ale, ale jakoś wyszłam i oni mi zawołali, ja mu powiedziałam, wiecie, co mówię, ja nie byłam w żadnej Anglii, ja byłam na odwyku i teraz nie będę pić, palić. Yy. I oni mnie wyśmiali i poszłam po prostu, nie? I później, bo to też później były moje urodziny i, i to był taki ciężki okres, nie? Moja mm -hmm. koleżanka, co zawsze robiliśmy razem urodziny mówi, no siema Malwa, robimy razem urodziny, a mówi, nie, nie. Mówi, w tym roku nie odprawiam urodzin. <grytanie> eee, I no i, i zaczęłam to robić, nie? jak ja dostałam ten wypis cały, wiesz, z tego odwyku, że mam Zaleceń. chorobę, mm -hmm. że mam chorobę alkoholową, F, nie pamiętam ile tam było, Jaki jest symbol? F11, F coś takiego. Symbol, zalecenia, i że pacjentka wykazuje takie objawy alkoholizmu. No to było dla mnie straszne. No i zaczęła się taka moja, wiesz, droga trzeźwości, droga życia i, i próbowania różnych sposobów, różnych metod, które mi pomogłyby dzisiaj tutaj, takim człowiekiem, jakim jestem. Myślę, że to przede wszystkim jest to droga taka i podróż. Do samej siebie, żeby odnaleźć siebie i, i pokochać siebie, zaakceptować siebie, polubić. I, I właśnie ta część, która została kiedyś jakby zakazana, i ja naprawdę się nie oglądałam w ogóle do 26 roku życia na żadnych nagraniach. I bardzo, bardzo mi pomogła w akceptacji siebie. Ale, ale te terapie, te grupy samopoznane, bardzo różne, nie? I, I pomoc terapeutów, specjalistów, seksuologa na przykład. Ja, ja bardzo długo wypierałam to, że jestem lesbijką, nie? I, I było mi bardzo ciężko. Wchodziłam w ukryte związki, później cierpiałam, i strasznie cierpiałam, później strasznie cierpiałam, że ja cierpię, ja nie mogę powiedzieć o tym mamie, na przykład, że moja mama, że, że moja mama mnie nie może wesprzeć, nie? że moja siostra miała złamane serce i moja mama ją wspierała na przykład. Nie? Mhm. A jak mam złamane serce, to mnie nikt nie wspiera, bo jestem w tym wszystkim sama, nie? I, 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 i nikt mi nigdy, nikt mi nie pomaga, nie? Nawet nie mogę powiedzieć, że cierpię i ciągle musiałam udawać, nawet, nawet jak, jak przestałam pić I, i byłam w takiej relacji, po której po prostu powiedziałam sobie, że, że, że albo powiem sobie prawdę, tak jak kiedyś sobie powiedziałam, że albo przestaję pić i, i to będzie miało jakiś sens w życiu, to wtedy sobie postanowiłam, że albo będę żyć w prawdzie, no albo to życie moje nie ma sensu, nie? że nie da się udawać. Mhm. Nie da się wiecznie udawać, żyć, że tutaj tu jestem taka, tu jestem taka, na grupach samopomocowych jestem taka, bo się boję powiedzieć prawdę, bo mnie ktoś odrzuci, bo mnie ktoś nie zrozumie. Tutaj się na terapii boję też powiedzieć, bo nie wiem, czy Heniek nie powie temu, tamtemu i wiecznie, i wiecznie coś, nie? Yy, I wiecznie napięcie. Mhm. Bo co powie moja mama, nie? No, wszystko wiesz, sprowadza, sprowadza się do jednego, i, i w końcu podjąłam tą, tą decyzję, i, i przeszłam tą taką drogę długą do akceptacji swojej choroby, swojej orientacji seksualnej. To, że jestem człowiekiem w ogóle, bo ja kiedyś nawet nie wiedziałam, że jestem człowiekiem, i kiedyś wpadła do ręki konstytucja, i tam przeczytałam, że każdy człowiek w Polsce, bo to była polska konstytucja, że każdy człowiek. W Polsce ma prawo do spokojnego snu. Ja się popłakałam, bo ja nigdy nie miałam spokojnego snu. Nie było takiej nocy w moim życiu, że ja się nie bałam i że spokojnie po prostu zasnęłam. Całe życie żyłam, żyłam w lęku. Jak wtedy to przeczytałam, to się popłakałam i sobie pomyślałam: kurde, jestem człowiekiem, nie? I doszłam do tego, że jestem człowiekiem, że jestem kobietą, że nie jestem chłopakiem, nie? Tak jak mnie przezywali, że, że nie jestem obojniakiem, no różne rzeczy na mnie wymyślali, nie? I to jeszcze ludzie, którzy mnie lubili, to z drugiej strony też mnie gnoili, nie? Zawsze zawsze działało to jakby w dwie strony nie było takiego takiego spokoju, żadnej równowagi, nie. I że jestem osobą homoseksualną, nie, i że jestem lesbijką, ale poza tym jestem podróżniczką. Jestem dobra. Jestem miła, jestem sympatyczna, jestem pomocna na przykład, nie? Że później to zobaczyłam, że ja mam wiele, wiele zalet. Że jestem cukiernikiem, mhm. potrafię robić przepyszne ciasta. Y i, I mogę to po prostu robić, nie, nie muszę się przejmować, przejmować innymi. I, to, I do tego jak dochodziłam, nie wiem, ja nawet jeździłam do Warszawy na grupy wsparcia LGBT, bo tutaj nigdzie nie było mhm. takich rzeczy, nie? Yy, kilka, kilka lat temu, nie? Wstecz. I tam poznałam pierwszą lesbijkę w swoim życiu, Martę, która była ostatnio tutaj, i ona mi pomogła, jakby w umacnianiu się w tym, że jestem lesbijką, w tej drodze, w tej drodze takiej. Akceptacji siebie i poznawania w tej sferze, gdzie w uzależnieniu bardzo dużo ludzi mi, mi pomogło, i, i miałam. Do dzisiaj jest moim przewodnikiem duchowym kobieta, która, która też radzi sobie świetnie z chorobą alkoholową, i ona mi przekazała najważniejsze wartości w moim życiu. Do dzisiaj mówię, że to jest moja duchowa matka, i, i mam moją mamę i duchową matkę, i jest to wspaniałe. Yy, dzisiaj. Mogę zapytać o twoje relacje teraz z twoją mamą? Jak jesteś sobą? Jak jesteś prawdziwa? Jak to teraz wygląda? No bo powiedziałam w końcu mojej mamie, że jestem lesbijką. I nie umarła, wiesz, <laughs> <laughs> zaakceptowała mnie, nie? W sensie takim na tyle, ile potrafi, wiesz? Nie rozmawialiśmy długo o tym, ale i popatrzcie, i, i, i ja to widziałam na przykład już wtedy, nie? Bo ja wcześniej też rozmawiałam z moją mamą, że mi wybaczyła to, co zrobiłam, że, że wszystkie krzywdy, jakby dużo rzeczy zrobiłam przez wiele lat, nie? Mhm. Też się pozmieniałam i, 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 i przeszłam taką duchową drogę jakby w rozwoju swoim nie tylko jakby psychiczną i fizyczną, ale też duchową. I, i przede wszystkim zrozumiałam moją mamę, nie? że wiem, że ma jakieś swoje ograniczenia też, że, że nie jest jakimś, nie, że nie jest, nagle się nie stanie taką osobą, nie? I, a moja mama jest bardzo dobrym człowiekiem, a ja taką dobroć swoją, którą mam, to na pewno odziedziczy, odziedziczyłam po swojej mamie. Grażynka, pozdrawiam. Pozdrawiamy. No e, i wiesz co, i znowu wiesz, ja się zapytałam, czy mnie dalej kocha, nie? Moja mama. Ja mówię, co? Mówi, jak ja mam cię nie kochać? Ewelinę kocham, a, a dzieci do komunii nie prowadzi. <głosy> <głosy> że Nigdy nie byliśmy łatwymi dziećmi też, nie? Żadna z moich sióstr nie była łatwa. Ja też nie byłam łatwa. No, ale ja jestem tylko uzależniona. <noise> I tylko ja jestem lesbijką. Eee, ale... No, ale mnie kocha ta moja... I, I wiesz, przełomowy moment był w naszej relacji, jak ja zaczęłam występować w Google Box Mhm. Okazało się, że moja mama uwielbia Gogglebox. Ja zaczęłam nagrywać na swoim kanale filmiki z domu lesbijek z moimi przyjaciółkami. I pokazywać jakby, że jesteśmy normalnymi ludźmi, mhm. nie? Że nie jesteśmy żadnymi przegiętymi ludźmi, mhm. że nie jesteśmy tacy jak pokazują nas w telewizji, nie? W mediach bardzo często, że po prostu jesteśmy normalnymi dziewczynami i spędzamy ze sobą normalnie czas. I mamy uczucia, mamy emocje, jesteśmy uzależnione, wszystkie w sumie z moimi przyjaciółkami, i wychodzimy z trudnych, z trudnych spraw, wspieramy się bardzo. Mamy grupę taką też na WhatsAppie, Dom Lesby, jak się nazywa. I tam, I tam codziennie ze sobą rozmawiamy, dzielimy się problemami, radościami, wszystkim. I moja mama normalnie takie przebudzenie duchowe dostała. Ona się nagle mnie pyta, czy ja mam jakąś partnerkę. Tak nie umiałam wierzyć, nie? I pierwszy raz mówi, mówi, widziałam ten wasz dom lesbijek. Przeszło przez gardło. <grym> Przeszło, nie? No i to <trym> dla mnie jest niesamowite, nie? Że, że, że tak to... ostatnio mówi do mnie, kurde, mówi, że sąsiadki się, bo ja zaczęłam o tym mówić w internecie później w końcu, nie? Że sąsiadka się, bo ona się też tego bała, nie? Że mi ktoś może krzywdę zrobić, później mi dopiero powiedziała, nie? Że sama aż tak się nie wstydziła, tylko że się bała, że ktoś może mnie po prostu mhm. skrzywdzić. On mówi, że sąsiadka jej się zapytała, czy jestem lesbijką, a ona powiedziała, on mówi tak, Malwina jest lesbijką, nie? I bo ja też jej ciągle mówiłam, że powinna być ze mnie dumna, nie? I starałam się to, to przekazać. Ale gdyby nie trzeźwość, gdyby nie wszystkie rzeczy, które wiesz, przeżyłam, to bym te, do tego nigdy nie doszła. Ja kiedyś myślałam, że rzeczy materialne mi dadzą wiesz wolność <noise> jakąś i tak dalej. A, a dzisiaj mam taki spokój ducha na co dzień, radość. radość. Jestem szczęśliwym człowiekiem i, i, i mam dużo rzeczy materialnych, bo do nich doszłam. No bo pracuję ciągle, ale przeżyłam takie rzeczy duchowe, w których których nie da się opisać słowami. Byłam przy śmierci mojej babci, a, a śmierć mnie paraliżowała. To był mój najgorszy lęk. Ja po nocach nie spałam, bo się bałam, że umrze moja mama, że ja umrę. Śmiemu się, że nas zabijają. Bałam się, że po śmierci nic nie ma. To był dla mnie mega ogromny lęk. A moja babcia jak umierała, to, to, to byłam przy niej. I, I to jest dla mnie... Moja ciocia jak umierała, którą też kochałam, była mi bardzo bardzo bliska. Też mogłam być przy, przy jej śmierci. Byłam jak się moi siostrzeńcy rodzili. No i to jest dla mnie wspaniałe, nie? Że, że, że mogę to przeżywać na bo Że mogę przeżywać przyjaźń. Nigdy nie miałam przyja przyjaciół prawdziwych ani przyjaciółek. A, a dzisiaj mam przyjaciółki i jest to dla mnie no, bardzo ważne na co dzień. Mam psa. Też go kocham. Jak się bawi? Majki. Pozdrawiamy Majkiego. A Malwina, co ty robisz na ten moment, po 13 latach, Ojej żeby go. utrzymać trzeźwość? Czy to jest tak, że cały czas nad sobą pracujesz, rozumiem? Co ja teraz robię? wiesz? Ja teraz jestem zajęta swoim życiem. Mm. Przede wszystkim realizuję się mm -hmm. w swoich pasjach. I przede wszystkim jestem szczera wobec siebie, uczciwa. Ciągle mam kontakt z tą moją przewodniczką duchową, no rozwijam się wiesz i duchowo w pewien sposób, jakby ja, ja zmieniłam swoje przekonania całkowicie i, i nie jestem osobą religijną już, ani, ani wierzącą, nie wierzę ani w niebo, ani w piekło, przewartościowałam to wszystko, zmieniłam pogląd na, 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 na świat, na, na śmierć, na życie po śmierci. I, I korzystam, ciągle korzystam z grup samopomocowych. Jak mam mega takie bardzo trudne problemy, nie wiem, czy miałam złamane serce na przykład, czy ktoś umiera w mojej rodzinie, to ja korzystam z mhm. pomocy terapeuty. Po prostu na przykład idę i się umawiam na kilka mhm. spotkań, żeby po prostu rozmawiać, nie? Przyjaciele, terapia chodzę do schroniska też, nie? Tam, tam też jakby się spełniam, realizuję. To jest trudne, zajęcie bycie wolontariuszem w schronisku no ale bardzo uczy pokory, bezinteresowności przede wszystkim, doceniania to co się ma wiesz, jak, jak, jak mi jest smutno czy jest mi też czasem źle rzadko się to zdarza, ale po prostu idę do schroniska i, i wiem, że mam wszystko na przykład nie? że są miejsca, w których nie ma nic nie. byłam kiedyś w takim zakładzie też dla dziewczyn tam do 18 roku życia i, i dzieliłam się swoim doświadczeniem i, I zobaczyłam też, że mogę, mogłabym mieć jeszcze gorzej. Na przykład, nie? Że. Mhm. No wszędzie, gdzie ja jestem w stanie, to jakby też się. W internecie tak się nie dzielę moją przejrzystością. W internecie możesz zobaczyć, jak testuję kebaby, ja, tak. jak komentuję. Co robisz? Bardzo niekonwencjonalnie. Bo, bo robię to jakby, bo jestem sobą. Ja tego nie udaję, nie nagrywam tego dwa razy, tylko robię to spontanicznie. I taką mam misję w internecie, nie? Żeby być sobą i żeby dzieci tych moich sióstr, oni widzieli, że jestem sobą i oni też mogli być sobą, nie? Nie chodzi o to mi, żeby zmienić cały świat, nie? Mhm. Tylko, żeby moje otoczenie i moje środowisko zobaczyło, że można być lesbijką i można być w porządku, że to nie znaczy, że, że, że trzeba być dobrym człowiekiem, a orientacja jest, jest nieważna. Ja pracuję na kopalni na co dzień. I wyobraź sobie, że tam nigdy nie było lesbijki. Sami pisowcy byli, nie? A dzisiaj idziemy i przybijamy sobie piątki i się pytają, czy na przykład, czy randkuję, czy się z nim, z kimś spotykam. I jak mówię, że tak, to się cieszą moim szczęściem, a jak mówię, że nie, no to życzą mi powodzenia na przykład, nie? No i to jest niesamowite i to jest wspaniałe, że, że, że przez jakby działanie, a nie przez tylko gadanie, można zmienić właśnie światopogląd, nie wiem, czy moje mamy Grażynki, czy mojego kolegi z pracy, górnika, e, czy dzieci, które są wokół mnie, bo to nie tylko dzieci moich siostr, też moje przyjaciółki, że, że lubią i mówią, alwa ty z tej Sigma na przykład, nie? <grytanie> no i, i taką mam misję właśnie, żeby być sobą w tym internecie i nikogo nie udawać, po prostu robić to co chce. Nie? I dlatego też moje życie no, nazywa się życie Malwiny: konto, bo tam nie ma jednej rzeczy, nie? tylko są po prostu różne. Rozmawiałam, o, opowiadałam o kopalni węgla kamiennego, jak wygląda kopalnia, bo, bo dla mnie to było ważne, żeby ludzie zobaczyli, że na kopalni też pracują kobiety. I że kopalnia nie, nie. To jest taka edukacja, w sumie można powiedzieć. No, jesteś pierwszą kobietą, która pracuje w kopalni, jaką znam tak naprawdę. Tak, na zakładzie przeróbczym i chciałam po właśnie powiedzieć y, całej Polsce, żeby o tym usłyszeli, że jest dużo kobiet, które pracują ciężko na powierzchni. Fizycznie pracujemy w trudnych warunkach i. A jesteśmy naprawdę no, oceniani najgorzej zawsze. I yy, że można testować jedzenie, i można to robić z poczuciem humoru, i nie trzeba tu ładnie jeść na przykład, żeby, żeby to robić. Że można się nagrywać, nawet jak ci pani psycholog czy pani pedagog powiedziała, Ty się nigdy nie nagrywaj, bo się załamiesz, jak się zobaczysz. Pozdrawiamy nie? tą panią psycholog. Pozdrawiamy. No, że, że można robić wszystko. Ja dzisiaj występuję w telewizji nawet i to jest dla mnie niesamowite i się tym jaram na przykład, nie? Że, że, że to zrobiłam, że to osiągnęłam, bo to był jakiś mój cel, to było jakieś moje marzenie. Mhm. I dzisiaj jestem w radiu, to też było moje marzenie, nie? I, I cieszę się, że spełniam swoje marzenie i jeszcze dodatkowo mogę komuś pomóc, nie? Że to ma w sobie podwójną wartość, nie? Mm -hmm. no, takie. Świetnie, Malwina. Ja, jak tak Ciebie słucham, to hmm, no przede wszystkim hmm, ciśnie mi się na usta. Eee, szczerość, uczciwość wobec siebie pozwala Ci trwać w trzeźwości i to jest cudowne. No bez tej uczciwości nie ma trzeźwości tak naprawdę. I ja się bardzo cieszę, że, mogła, że mogę Ciebie poznać tą prawdziwą, tą prawdziwą Malwina. a w ogóle jeśli jesteście eee, żądni energii Malwiny jeszcze bardziej, to, to, to życie Malwiny, tak? Polecamy. Życie Malwiny, tak. tak No i oczywiście w Google Box można I zobaczyć. Google Box przed tak. telewizorem. Tak, Google Box. Cieszę się bardzo, że, że przyszłaś do, do radia, że opowiedziałaś swoją historię. Bardzo się cieszę, że cię poznałam i życzę ci, żebyś zawsze była sobą. Dziękuję. Jeszcze dodam właśnie, mm -hmm. odnośnie tej uczciwości, to nie znaczy, że jestem idealna, nie? Bo ja czasem skłamię, czasem popełnię błąd, ale później przemyślę to, porozmawiam z kimś i staram się później nie popełnić drugi raz tego, tego błędu. To nie jest tak, że jestem niewiadoma jak uczciwa i nigdy już nie oszukałam. Tylko ale nie ma Tak, ale ludzie czasem mylą. Nie? Te, te, że jakby są drastyczni. Nie? A, a w prawdziwym życiu się po prostu nie da. Nie? Mhm. Ale można z tym żyć. Można popełniać błędy, wyciągać wnioski i iść dalej. Tego mi brakowało w życiu. Nie? Żeby powiedzieć, że mogę popełnić błąd, mogę wyciągnąć wnioski i mogę z tym żyć dalej. Nie jesteśmy tylko ludźmi. Tak. Ja Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi było miło. No i to jest historia. Pierwszy raz w radiu. Moje marzenie zostało spełnione. Cieszę się niezmiernie, że miałam w tym udział. Piękna historia. Dzięki raz jeszcze. Dziękuję.